Uroczysta inauguracja roku szkolnego 2023-2024. Aplikowaliśmy o branżowe centrum umiejętności w dziedzinie hotelarstwa i ponad 8 milionów 600 rzeczywiście trafi do naszej szkoły. Warsztaty z udziałem psychologów z Ukrainy. Będziemy mogli jeszcze bardziej, jeszcze skuteczniej, jeszcze lepiej pomagać. Za nami festiwal klimatyczne Karkonosze. My uwielbiamy takie imprezy, szczególnie pod kątem dzieci, tak, które zawsze się tutaj czegoś uczą. Dzień dobry Państwu, jest wtorek, 5 września, Kamila Krawiec-Gabryl, rozpoczynamy serwis informacyjny. Wczoraj uczestniczyliśmy w wojewódzkim uroczystym rozpoczęciu roku szkolnego 2023-2024, które odbyło się w Dolnośląskim Zespole Szkół w Biedrzychowicach, a połączone było z podpisaniem umów w ramach powstania branżowych centrów umiejętności. 4 września w Biedrzychowicach odbyła się wojewódzka inauguracja roku szkolnego 2023-2024, na którą przybyło wielu gości. W tym roku uczniowie w Dolnośląskim Zespole Szkół w Biedrzychowicach rozpoczynają swoją edukację na czterech kierunkach. Technik żywienia i usług gastronomicznych ze specjalnością dietetyka, technik hotelarstwa, technik informatyk ze specjalnością cyberbezpieczeństwo i technik logistyk ze specjalnością logistyka w służbach mundurowych. Zatrudniliśmy kolejnego oficera Straży Granicznej, który będzie nas w tym kształceniu wspomagał. A uczniów, którzy po wakacjach wracają do nauki, zapytaliśmy o wyzwania oraz kierunki, w jakich się kształcą. Ciekawe się zapowiada i no po 2 miesiącach wakacji, ciężko, też fajnych takich, odpoczynku, czeka nas 10 miesięcy ciężkiej pracy. Myślę, że najtrudniejsze będzie matura dla nas, ponieważ jest to klasa już maturalna. Mimo, że przygotowujemy się, jednak gdzieś ten stres będziemy odczuwać. Ale myślę, że edukując się tutaj, myślę, że dobrze zdamy tę maturę, bo jesteśmy bardzo dobrze przygotowywani. Wybrałem kierunek logistyki, ponieważ bardzo mi się podobał. Technik informatyk? No wybrałem ten kierunek ze względu na to, że jest tutaj fajna szkoła, nauczyciele i mam znajomych. Podoba mi się logistyka, lubię różne środki transportu, po prostu ciekawi mnie ten kierunek. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego połączone było z podpisaniem umów w ramach powstania branżowych centrów umiejętności. A przed uczniami rok, w którym myślę, że przeżyją go pracowicie, ale to, co chcę uczniom dzisiaj przekazać, po pierwsze tu w Biedrzychowicach, że są w bardzo dobrej szkole, szkole, która jest szkołą i będzie szkołą wiodącą, bo powstanie tu branżowe centrum umiejętności, a więc wiodące jednostki, absolutna nowość w dziedzinie polskiej edukacji, polskiego kształcenia zawodowego. Przez wiele, wiele lat mieliśmy takie tendencje w nie tylko w regionalnej, ale i w polskiej edukacji, że to kształcenie zawodowe, techniczne było traktowane po macoszemu. Teraz te tendencje się odwracają, mamy więcej uczniów, którzy właśnie taki kierunek kształcenia wybierają i to dzisiejsze ogłoszenie branżowego centrum umiejętności właśnie to jest kolejny sygnał, że ta tendencja musi być pogłębiana i warto o tym rozmawiać i warto takie centra też tworzyć. Cieszę się niezmiernie, to dla mnie wielki fawor, że mogę brać udział jako dolnośląski kurator oświaty w uroczystościach wojewódzkiej inauguracji właśnie tutaj w Biedrzychowicach. Szkoły, która stoi na wysokim poziomie i gdzie zostanie usytuowane jedno z 7 na Dolnym Śląsku centrów branżowych umiejętności, a więc myślę, że to jest też duże wydarzenie. W Biedrzychowicach powstanie branżowe centrum umiejętności w dziedzinie hotelarstwa, które wzbogaci zaplecze edukacyjne, jakim obecnie dysponuje szkoła. W tej chwili rzeczywiście posiadamy centrum praktyk, które obsługuje właściwie każdy sprzęt niezbędny w takim centrum dla dziedziny hotelarstwa, gastronomii, logistyki i informatyki. Branżowe centrum będzie uzupełnieniem tego, co już mamy, ponieważ będą się uczyć nie tylko nasi uczniowie, ale też dla szerokiej społeczności, właściwie z całej Polski. To będą studenci, doktoranci, profesorowie, to będą ludzie dorośli, którzy chcą zmienić swój zawód, to właśnie u nas.
Oczywiście nie mogło zabraknąć życzeń na nadchodzący rok szkolny. Żeby nie stracili czasu, żeby nie zakopywali swoich talentów, żeby przełamywali swoją niechęć czasem do nauki, by wierzyli swoim nauczycielom. A nauczycielom życzę dużo wytrwałości, dużo uśmiechu i życzliwości tego od swoich uczniów i rodziców i tego, żeby ta współpraca układała się jak najlepiej. Teraz chciałbym w imieniu Zarządu Województwa złożyć wszystkiego dobrego. Dobrego roku szkolnego, wielu sukcesów edukacyjnych, rozwoju umiejętności, no i wszystkiego, co dobre. Chciałbym życzyć realizacji planów spełnienia marzeń, aby był to dobry, bardzo dobry nowy rok szkolny. I my również dołączamy się do tych życzeń. Wczoraj z naszą kamerą uczestniczyliśmy także w inauguracji roku szkolnego w Jeleniogórskim Żeromie. Z naszą kamerą odwiedziliśmy pierwsze liceum ogólnokształcące. Uczniów pytaliśmy, jak minęły wakacje i jakie mają oczekiwania w nowym roku szkolnym. Minęły bardzo dobrze. Mi bardzo ciekawie. Mi też bardzo dobrze. Powrót do znajomych twarzy, których mogliśmy nie widzieć przez te wakacje ze względu na to, że mieszkamy w bardzo różnych miejscach i dojeżdżamy do tej szkoły, co już oznacza, że warto tutaj chodzić. I myślę, że większość z nas trochę się cieszy, że jednak jesteśmy tutaj, powróciliśmy do nauczycieli, których też lubimy. I myślę, że damy sobie radę, mimo że w tym roku będzie ciężej, ale damy na pewno sobie radę. Tak, jest to dość duże wyzwanie, ale Trzeba po prostu je wykonać, no, nie ma innej opcji. Rozpoczynamy dzisiaj kolejne 10 miesięcy pracy, nauki i na pewno dla każdego z Was jest to taki dzień, kiedy zadajecie sobie różne pytania. W inauguracji uczestniczyli oczywiście przyszli maturzyści oraz pierwszoklasiści, dla których wszystko jest nowe. Nowe znajomości, nowe nauczyciele, także są nowe przedmioty. To Twój ostatni rok? Tak. Czyli więcej nauki chyba? Tak, dużo więcej nauki. No i fajnie by było, jakby naprawdę nas przygotowali do matury. Większość uczniów Jeleniogórskiego Żeroma ma sprecyzowane plany na przyszłość. Jakie masz plany na przyszłość? Chcę zostać kryminologiem. Podczas uroczystej inauguracji nie mogło zabraknąć także przemówień zaproszonych gości. Życzę wszystkim dużo zdrowia, sukcesów, a na ręce pani dyrektor przekazuję jeszcze drobny upominek. Przede wszystkim, żeby nauka była też dobrą zabawą, żeby ten czas spędzony w murach szkolnych był miłym czasem, nowych przyjaźni, znajomości, zdobywania wiedzy, bo najważniejsze jest to, że uczymy się nie dla szkoły, nie dla ocen, uczymy się dla samych siebie i tego wszystkim serdecznie życzę. Przed uczniami jeleniogórskich szkół 10 miesięcy nauki i ciężkiej pracy, ale wierzymy w to, że sobie poradzą i życzymy samych sukcesów. W Kowarskim Przedwiośniu rozpoczęły się kilkudniowe warsztaty z udziałem psychologów z Ukrainy oraz Sudeckiego Centrum Zdrowia Psychicznego. Unia Europejska uruchomiła misję doradczą, której głównym celem jest wsparcie ukraińskiego rządu, a także państwowych agencji w reformie sektora publicznego, między innymi w zakresie ochrony zdrowia psychicznego. Rezultatem tych działań są warsztaty zorganizowane w Przedwiośniu w Kowarach. Biorą w nich udział psychologowie Sudeckiego Centrum Zdrowia Psychicznego oraz Ukrainy. Ta współpraca będzie służyć głównie opracowaniu jakichś metod terapeutycznych, procedur leczniczych, które w przyszłości prawdopodobnie przyczynią się, umożliwią stałą współpracę w zakresie pomocy ofiarom wojennym na Ukrainie. Bardzo się cieszymy, że jest to Jelenia Góra, ponieważ Jelenia Góra, szpital, który jest w Jeleniej Górze oraz sanatorium, które nas wspiera, sanatorium Agat, gwarantuje nam to, że będzie poziom tych warsztatów, całkowicie będzie wysoki profesjonalizm. Największą wartością warsztatów jest bagaż wiedzy i doświadczeń, z którym przyjechała do nas delegacja z Ukrainy. Grupa, która tutaj do nas przyjechała, jest starannie dobrana. Jest to grupa, która pracuje na terenach wyzwolonych lub bezpośrednio przyfrontowych tak zwanych, czyli psychologowie, którzy bezpośrednio pracują z policjantami, żołnierzami, z problemami o charakterze psychologicznym związanymi z konfliktem zbrojnym, który w tej chwili ma miejsce na Ukrainie. Cieszę się, że będziemy mogli podzielić się doświadczeniem z kolegami i koleżankami z Polski. Jest to bardzo ważna część naszej pracy.
To ogromna przyjemność dla nas być tutaj. Dziękujemy za zaproszenie i za bardzo interesujące doświadczenie. Cieszę się, że mamy możliwość wymienić się wiedzą. Myślę, że doświadczenia, które zdobędziemy na tej konferencji, na tym spotkaniu polsko-ukraińskim, będą skutkowały tym, że w przyszłości będziemy mogli jeszcze bardziej, jeszcze skuteczniej, jeszcze lepiej pomagać wszystkim ofiarom wojennym oraz my zdobędziemy jakieś doświadczenia tu na gruncie polskim, w jaki sposób możemy pomagać być może naszym pacjentom, naszym funkcjonariuszom. Będzie to przede wszystkim wymiana doświadczeń w zakresie leczenia zespołu stresu pourazowego. Jest to zaburzenie psychiczne w Polsce również spotykane, ale Polska jest krajem szczęśliwie funkcjonującym w warunkach pokojowych i jest to zaburzenie u nas spotykane relatywnie rzadko. Prawdopodobnie nasi goście z Ukrainy mają nawet przez ten relatywnie krótki czas wojny większe doświadczenia w pracy z tego rodzaju zaburzeniami. Z warsztatów skorzystają nie tylko tutejsi specjaliści z Sudeckiego Centrum Zdrowia Psychicznego. Jeździmy, pomagamy ludziom i bardzo często z tym nieszczęściem ludzkim się spotykamy. My też jesteśmy taką formą terapii na samym początku. Ludzie z dużą sympatią podchodzą w dalszym ciągu do strażaków. I to my jesteśmy od tego pierwszego rozwiązania problemu, jakim jest nagłe zdarzenie. Bardzo często jest to utrata zdrowia, życia, bardzo często jest to utrata majątku. I to my jesteśmy bardzo często tym wsparciem takim psychicznym też, bo pojawiliśmy się i już zaczynamy ratować, więc z tym też jakby tutaj też będziemy się uczyli, w jaki sposób postępować w tych najtrudniejszych, najbardziej poważnych zdarzeniach. Zatem najbliższe dni zapowiadają się dla psychologów z Sudeckiego Centrum Zdrowia Psychicznego i z Ukrainy bardzo pracowicie. A w ostatni weekend w Sobieszowie odbył się Festiwal Klimatyczny Karkonosze zorganizowany przez Karkonoski Park Narodowy. Drugi dzień Festiwalu Klimatyczny Karkonosze zarezerwowany był dla pikniku pod choinkiem. Ten podstawowy wymiar to wymiar edukacyjny. To jest nasze zadanie ustawowe, które realizujemy poprzez różnego rodzaju wydarzenia, obiekty, ścieżki edukacyjne, wystawy, prelekcje, ale jednym ze sposobów gromadzenia społeczeństwa i przekazywania tej głębokiej wiedzy ekologicznej jest również piknik, który organizujemy już od wielu lat. Program pikniku był wypełniony po brzegi. Można było nabyć lokalne produkty na jarmarku rękodzieła, skorzystać ze strefy relaksu, wymienić stare ubrania i książki na miejscowej giełdzie, dać drugie życie tkaninom, zrobić odbitki motywów roślinnych na lnianych torbach, wykonać domek dla owadów, stworzyć własną puszystą owieczkę, pokolorować ptasią maskę, wziąć udział w warsztatach o niepylaku Apollo, o gryzoniach, o szczepieniu i rozmnażaniu drzew oraz krzewów owocowych, a nawet pójść na wycieczkę z botanikiem. Odbył się także pokaz pracy psów pasterskich. Nie mogło zabraknąć również wydarzeń kulturalnych. Wzrok uczestników pikniku przyciągała wystawa plenerowa Tomka Mielecha ukazująca pejzaż karkonoski. Dla najmłodszych odbył się spektakl przyrodniczo-edukacyjny, w którym publiczność chętnie brała czynny udział, a na koniec na wszystkich czekał klimatyczny koncert zespołu Paraluzja. Bardzo fajna. Dla dzieci jest coś kapitalnego. Dla dużych też, ale dla dzieci coś kapitalnego. My uwielbiamy takie imprezy, bo szczególnie pod kątem dzieci, tak, które zawsze się tutaj czegoś uczą. Były bardzo fajne warsztaty, były fajne rzeczy do robienia. Bardzo mi się podobają, są bardzo kreatywne, rozwijające dla dzieci i jesteśmy bardzo zadowolone z córką. To tylko część z bardzo bogatej oferty pikniku pod choinkiem, który odbył się w ramach Festiwalu Klimatyczne Karkonosze. Pozostaje jedynie żałować, że kolejny dopiero za rok. To wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa w dzisiejszym wydaniu. Ja dziękuję za uwagę, pięknego popołudnia życzę. Do zobaczenia.